zna grupę D, tak silną, że możemy bez najmniejszych wątpliwości ochrzcić ją mianem grupy śmierci. O życie powalczą Hiszpania, Czechy, Turcja i Chorwacja. Po utracie tytułu Mistrzów Świata w Brazylii w 2014 roku, uwaga Hiszpanii skupiła się na finałowym turnieju francuskiego Euro. La Roja w ostatnich latach wreszcie przestała pięknie przegrywać i powroty z wielkich imprez zazwyczaj kończyły się na madryckich placach i wspólnej celebracji z kibicami. Tak było od Mistrzostw Europy w 2008 do turnieju w Polsce i na Ukrainie. W tym krwiście czerwonym monolicie coś pękło na ostatnim mundialu. Brak awansu do fazy grupowej był prawdopodobnie największą sensacją turnieju, ale mimo wszystko na ławce utrzymał się Vicente del Bosque. Hiszpanie muszą osiągnąć sukces, bo druga tak gorzka pigułka może okazać się nie do przełknięcia. Zmiany kadrowe są widoczne gołym okiem. La Roja nie ma już tak wielkich nazwisk jak w latach chwały, ale ma za to gen zwycięzcy. Podopieczni del Bosque eliminacyjną grupę wygrali, tracąc zaledwie 3 bramki i gromadząc na swoim koncie 27 punktów. Co ciekawe, jeżeli Hiszpanie sięgną po tytuł po raz trzeci z rzędu, będą mogli na stałe ustawić ten puchar w gablocie. To przywilej przysługujący drużynie, która zdominuje te rozgrywki, wygrywając kolejno przez 8 lat. Jak będzie we Francji, nie wiadomo, ale możliwe, że Sergio Ramos znów puści piosenkę Black Eyed Peas o przeczuciu, że zbliżająca się noc będzie dobra, a następnie wzniesie ku niebu ważące 8 kg trofeum. Czesi na Mistrzostwach Europy obecni są po raz piąty z kolei. Najbliżej zwycięstwa byli w tym czasie w 1996 roku, kiedy wywalczyli drugie miejsce, przegrywając z Niemcami w finale 2-1 za sprawą reguły złotej bramki. To jednak nie był największy sukces w historii tej reprezentacji. Ten miał miejsce w 1976 roku, kiedy rzut karny Antonina Panienki uczynił Czechów najlepszym zespołem w Europie. Bilety do Francji podopieczni Pabla Wrby zdobyli, wygrywając grupę A. Największą gwiazdą tej drużyny mimo upływu lat wciąż pozostaje bramkarz Petr Czech. Mimo takiej gwiazdy między słupkami nasi południowi sąsiedzi tracą sporo bramek. W 10 meczach eliminacyjnych było ich aż 14. Wrba przejął drużynę po nieudanych eliminacjach do Mistrzostw Świata w Brazylii, a jego pomysłem było połączenie doświadczenia niektórych zawodników i wprowadzenie do zespołu utalentowanych młodzieżowców. Idea wypaliła i taki Borek Dokhal został najlepszym strzelcem drużyny w eliminacjach. Czy podobnie będzie na turnieju głównym? Rywale są trudni, ale powiedzcie to Czechom, którzy po drodze zostawili w domu Holendrów. Turcy bardzo dobre wyniki na Euro przeplatają brakiem kwalifikacji. Ze statystycznej zabawy wynika, że tym razem reprezentacja Turcji powinna dotrzeć do finału. Po raz trzeci selekcjonerem jest nazywany imperatorem Fatih Terim. Jego ostatnia przygoda zakończyła się zawieszeniem poprzeczki bardzo wysoko, bo aż na półfinale w 2008 roku. Wtedy trapiona kontuzjami Turcja przegrała z Niemcami 3-2. Gwiazdą tej reprezentacji jest niewątpliwie grający w Barcelonie Arda Turan. Najwięcej bramek zdobywa za to Burak Yılmaz, który 4 razy pokonywał bramkarzy przeciwników. Terim ma do dyspozycji graczy z wielu europejskich klubów, a odpowiedni dobór pozwolił mu stworzyć naprawdę solidną drużynę. Od Volkana Babakara w bramce przez doświadczonego Gunala, kapitana Turana, po kreatywnego Kaçanoglu. Ta ekipa ma moc. Zmiana trenera pod koniec eliminacji dała Chorwacji przyspieszenie, którego potrzebowała drużyna i teraz wchodzi do finału turniejowego z odzyskaną pewnością siebie. Francja to także szczęśliwe wspomnienia dla Chorwatów. To właśnie tam jej drużyna osiągnęła najlepszy wynik w międzynarodowej piłce, kiedy zajęli trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1998 roku. Chorwacja w eliminacyjnej grupie H oglądała plecy Włochów, ale awansowała z drugiego miejsca. Ante Ćaći został selekcjonerem Chorwacji po porażce 0-2 z Norwegią i zmienił na tym stanowisku Niko Kovača. Szczególnie okazale prezentuje się druga linia Chorwatów, gdzie obok siebie występują Modrić, Rakitić czy Kovačić. Kreatywność doskonale łączy się z doświadczeniem Srny i Olića, czyli dwóch piłkarzy klubu Stu. To właśnie ta mieszanka wzbogacona nad bramkostrzelnym Mario Mandžukićem ma pozwolić Chorwatom myśleć o awansie z tej niezwykle trudnej grupy. Nie ma naszym zdaniem trudniejszej grupy niż ta przedstawiona w dzisiejszym odcinku. Tym razem czekamy na wasze komentarze, bo mamy wrażenie, że tutaj wydarzyć się może dosłownie wszystko. A jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybujcie Strefę Futbolu, by nie przegapić kolejnych przeglądów grup.